Cześć, siemano, moi mili, u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy, mapy sobie posprawdzamy. Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę. Do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. Rabacino dzisiaj na tapecie, Rabacino na testach, więc Rabacino sobie sprawdzimy. Co my tu mamy? Gdzie my jesteśmy? Mianowicie jesteśmy gdzieś na placu. Na placu, który jest pusty, gdzie leży obciążnik, gdzie jest jeden budynek, traktor z łyżką. No, pusto, pusto, naprawdę pusto. Dlaczego to jest tak pusto? To już za chwilę tobie, drogi widzu, wytłumaczę, o co tutaj chodzi, ale najpierw, od kogo jest ta mapa? A mianowicie mapa jest od autora, który się podpisał MTN, cokolwiek by ten skrót nie znaczył. Może trzech twórców i pierwsze litery ich jakichś ksywek, pseudonimów i tak dalej. Mapa wydana, a raczej ostatnio sprawdzana, ta sprawdzana przeze mnie oczywiście, z 9 sierpnia 2021 roku. Oczywiście mapa pobrana z ModHuba. Link do mapy znajdziecie w opisie tego filmu, więc polecam rozwinąć. No i teraz zacznijmy to wszystko sprawdzać. Sprawdźmy na początek, co dostajemy na początek. No, sprawdźmy na początek, co dostajemy na początek. Niech i tak będzie. Fendzik faworyt, fiacik, bizonik, jakaś przyczepa, header i jest tego niewiele. I jeden budynek. Dlaczego jest tego niewiele? Otóż wadą, a może i zaletą tej mapy jest fakt, że trzeba do tej mapy pobrać 21 dodatkowych modyfikacji. Jakie to są modyfikacje? To tak między innymi od świń, pewnie budynek, od owiec budynek, co tu jest, small bunker silo, czyli jakiś silos, jakiś garaż, jakiś workshop, jakiś old fuel station pack, czyli no do tankowania, tak? Stara stacja benzynowa, między innymi kolejny garaż, stodoła, jakiś building packs, czyli paczka budynków, hydrant, polskie budynki, tu kolejne silosy, no jest tego dość sporo, gdzieś mi się tu jeszcze przewinął, chyba, niech ja tylko spojrzę, aha, duża polska stodoła do tego wszystkiego. No pewnie w tego linka, jak tam klikniecie, to na pewno się dowiecie. Podejrzewam, że jakiś ciągnik jeszcze tutaj powinien być, ale go w tej chwili nie widzę na tej liście. Nie wiem, gdzieś mi się tutaj zawinął. No ale w każdym razie podejrzewam, ciągnik do tego obciążnika powinien się tutaj gdzieś znaleźć, więc ja pobrałem surową mapę, samą mapę. Oczywiście wiele map jest takich, gdzie pierwsze te przede wszystkim podstawowe maszyny są z oryginału, z podstawy, a budynki są automatycznie w mapę wgrane i można z nich funkcjonalnie korzystać. Tutaj no niestety z przykrością muszę stwierdzić, że mapa jest pusta, pobierając samą mapę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, sprawdzimy oczywiście pola, sprawdzimy punkty skupu, przelecimy tą mapę, ruch drogowy i tak dalej. Ktoś jest zainteresowany tą mapą, ktoś chce, jak najbardziej pobieramy 21 modyfikacji, stawiamy na tą mapę i działa wszystko ładnie, pięknie. Ale można też sobie pobrać 21 innych zupełnie modyfikacji. Mamy podstawę tutaj pustą. No oczywiście, ja tutaj do sprawdzania map włączam nowego rolnika. Osobiście rozgrywam, zaczynam zazwyczaj serię na tym średnim poziomie, gdzie dostajemy kasę, a nie mamy nic poza tym, więc kwestia budowania, rozbudowy, można też pobrać sobie 20 innych modyfikacji i postawić sobie to, co komu tak naprawdę żywnie się podoba. Jeżeli chcesz być nowym rolnikiem, musisz pobrać modyfikacje. Niestety, z przykrością to stwierdzam. Dobra, sprawdźmy teraz może mapę. Mapa Rabacino, proszę bardzo, nie jest duża. Pól na tej mapie jest maksymalnie 46.
jak można tutaj zauważyć, ile pól z tego należy do mnie? 3, czyli gospodarstwo puste, na którym stoję. Tu jeszcze jakieś gospodarstwo i pole numer 10. Więc no, zobaczymy. Dalej, uprawy. Uprawy jeszcze miałem zobaczyć. Dodatkowe uprawy. Żyto. Ok. Ale nam się tu długa lista zrobiła. Pszenżyto, lucerna, koniczyna, trawa nasienna, trawa pastwiskowa, trawa pasterna, marchew i kapusta. Chcecie? Macie. Proszę bardzo. Teoretycznie i praktycznie podejrzewam, że można tylko, chociaż tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy to jest same zielonkarskie, bo lucerna, koniczyna i trzy rodzaje traw, to jest same tematy zielonkarskie. No, może ktoś chce iść w konie, krowy i typowo w zielonkarstwo. Polecam, zapraszam. Widać map tutaj tych pól zielonkarskich też jest dość sporo. 2, 8, 21, 36, 41 do 43. No jest tego sporo. Dobra, ja jeszcze chciałbym sprawdzić, tak jak ja to lubię rozgrywać na początku, z małymi początkowymi budżetami i zestawami, czy są tu jakieś małe pola. Teraz tak, pole numer 10. 90 tysięcy. No, powiedzmy, że jest to bardzo duże pole, jak na jakieś małe maszyny i mogłoby być do sprzedania. Co bym mógł kupić? 39, 34 tysiące. O, 4,7, 4,8, 4,9, proszę bardzo. 16, proszę bardzo. 40? Też proszę bardzo, do 25 tysięcy, ja przynajmniej takie tutaj pola małe, właśnie 33 tysiące, no pola zobaczymy jeszcze z lotu ptaka, jak one są duże, 35, o tu 21 tysięcy, ale wszystkie one są krzywe, pracownik tu na mnie podziała, no siódemka to już definitywnie jest pokręcona, piątka, czwórka, no nie, a jak tu w ogóle z najdroższym, podejrzewam, ostatnie 46, 320, 330 tysięcy. Tu jest jakieś duże? 200. 217. No, to będzie to, 330 najdroższe pole. Pól nie ma wiele. Czy są drogie, czy są tanie, kwestia uznania. Oczywiście ja tam uważam, że jeden lubi synową, drugi teściową, czy jakby tego nie nazwał. Punkty skupu. Jedyny punkt skupu zbożowy w lesie. W lesie. Tak. Zwierzakom chyba wysypuje. U Jędrusia strych i przędzalnia. Podejrzewam, że przędzalnia to będzie standardowo tylko wełna i nic więcej. Dobra. Na strychu, czyli druga pozycja, mamy standardowo słomy, trawy, siana, kiszonki, tu jakaś koniczyna, marchew i kapusta. I to coś, czyli jakaś trawa pewnie też, jakiś któryś rodzaj trawy, nie wiedzieć który póki co. U Jędrusia, co u Jędrusia można? Kapustę można u Jędrusia, marchew. To coś, niewiadomość coś, jakaś trawa. U Jędrusia siano i słomę? U Jędrusia jajka, ziemniaki i buraki. Okej. Czyli tak naprawdę no jest niewiele. Jedyna marchew i kapusta, które są dodane do tej mapy, mają jednak jakiś wybór, że są w dwóch czy w trzech punktach, tak? Jeszcze raz sprawdźmy. Marchew w jednym. Nie, kapusta w jednym, marchew w jednym. Więc... A w ogóle te pasterne trawy to w ogóle nigdzie do sprzedania. Ulala. Ulala. Dobra, zobaczmy na mapę. Polatajmy, pozwiedzajmy i posprawdzajmy, co my tu mamy. Właśnie, jednej rzeczy nie włączyłem. Oczywiście korzystam tutaj sobie przy sprawdzaniu mapy z Easy Development Control. Gdzieś, gdzie można sobie polatać, przyspieszyć to wszystko. No... Pola widać są. O, tu jakaś wyspa podłużna w ogóle. A co tu jest? Burak cukrowy. Oż ty w mordę. Nie no, buraka to ja bym tu nie chciał zbierać. Ty, ale ta dziewiątka jest pokręcona. Tu jakieś coś.
O jedy, buraka, to ja bym nie chciał zbierać z tego pola. Tu jakieś, bo tu w ogóle, tu wcięcie, tu wycięcie, tu przecięcie. Tutaj ten las. Ole, aha, bo tu jest skarpa w ogóle. Tu trochę pod górę. Tu aż pod przystanek. A tutaj trochę w dół. Aż pod jakieś zabudowy. O. No, spoko, spoko. No szkoda, że gospodarka niestety pusta. Tu za gospodarką bardzo fajne, długie pole. Tu jest pole właśnie to mniejsze, 16 chyba, jedno z mniejszych, jak i nie, najmniejsze. Gniazdo bociana jest, ale bociana nie ma. Dobra, dobra, polećmy sobie gdzieś tu w którąś stronę. Moment, niech ja się znajdę tu na tej mapie. Tu, ale właśnie, sprzęty, tu przyczepa, a tu co jest? A to jest u Jędrusia. Łosie Florek. Ty Jędruś, gdzie ty to przyjmujesz? Tu nie ma. O, jest Jędruś. Siemasz Jędruś. Ty powiedz mi, że ty te wszystkie twoje zakupy... Trigger. Przyjmujesz w tym kiosku ruchu? Kapusty, słomy, siana? Ja rozumiem, jaja, ziemniaki, buraki? Ale to chyba woreczkami, po 50 kilo. Co ty tutaj, Jędruś? Coś ty tu odwalił? Tam pod stodołą to jeszcze bym zrozumiał. Ale tu? W tym kiosku ruchu? Wysypywać? No chyba trochę mały ten skup. Jak na tak wielki skup, który tak wiele rzeczy przyjmuje. Tu oczywiście puste. Ale to należy do nas? Nie należy do nas. 80 tysięcy. A czemu tu nasze sprzęty stoją? Plac jest pusty, więc na pewno brakuje... Tu jakieś silosy, coś mi się wydaje, kiszonkowy jakiś silos może być, podejrzewam, i jeszcze może jakiś jeden, albo przejazd, parking. Tu jakaś może wiata, gdzie jest przyczepa obok zaparkowana. Tutaj jest wiata, okej, jest fiacik. Tu wiata w koziej pupie, że tak nie bym nie powiedział. Daleko, no ale dobra. Czy tu by, no bo tu jest skarpa, czy tu by z dwoma przyczepami wywinął, żeby chociaż na podługości sobie przyczepy poparkować? Nie wiem. Płotów oczywiście brakuje. No może tutaj nie, ale na tym pierwszym gospodarstwie brakuje ogrodzenia z przodu, więc płoty też na pewno gdzieś w którychś paczkach. Dobra, co my tu teraz, w którą stronę? A, w tą stronę, tu drogą, drogą. Popatrzmy sobie właśnie z lotu ptaka na te pola. Drogi są pokręcone. Pola są pokręcone, drogi pokręcone, więc okej. Okay. Aha, mamy. Rolmech, zapraszamy. Ciągnik, siewniki i brakuje budynku. Już widzę, że brakuje budynku, bo jest oczywiście ikona sprzedaży, sklepu. Tu jakiś też zetorek zaparkowany, tu coś mi się wydaje, jakiejś hali magazynowej brakuje. Sklep dosyć spory, ogrodzenia chyba też brakuje. No, wszystko na pewno jest w tych paczkach modyfikacji do pobrania. I tu jest, aha, to jest to najdroższe pole. Najdroższe, największe. No, też pogięte, dwie wyspy na środku, jakieś zielone. Ale okej, okay, spoko. Rozumiemy, przyjmujemy to na klatę i lecimy dalej. Lecimy dalej, zobaczmy na mapie, gdzie ja jestem. Aha, tam są pola, no widać je jak najbardziej z lotu ptaka, z dalekości i bliskości. O, tutaj jest potężna wyspa na tym polu, potężna bym powiedział. Parking maszyn mógłby tu stworzyć, jakby tylko drogę dojazdową dorobił. A jak z tymi? O, ale tu jest pochyłość, nie? O, ale tu jest góra. Łocie florek. A tu jaka góra? No, sprzęty też nie miałyby lekko. O, tu to już grubo. Po grubości tu już jest skarpa. Sprzęty na pewno nie miałyby lekko. Dobra, i gdzie myśmy dolecieli? Dolecieliśmy jakaś przędzalnia i w lesie. A, skup w lesie. A, jest w lesie. Skup. Okej. Okay. Ogrodzenia pewnie też brakuje, no chyba, że twórca nie dodał. Przejazdowe, okej, okay, rozumiemy. Czyli, aha, się wjeżdża, się wysypuje, ale wjeżdża się tylko w tą jedną. Moment, tak.
Tak. O. A, ta jest popsuta. Chyba syp im się popsuł. Czyli tą jedną wjeżdżamy, wysypujemy. Tu jakieś można punkty, tu jakaś waga. Czy to działa, nie wiadomo. Musiałbym sprzętem przyjechać. Okej. I dalej mamy jeszcze. Tu coś mamy. Tu coś jeszcze. A tu w lesie. A tu przędzalnia jeszcze była. A gdzie jest przędzalnia? A, tu jest przędzalnia. Dobra, na zapleczu lasu. Okej, tu jest przędzalnia. No do przędzalni fajnie. Tutaj na moje powinien być tartak. Ewentualnie strych. Chociaż nie, tartak to tak może mniej. Bo fajnie wjeżdżasz z tej strony, przejeżdżasz przez trigger, wyjeżdżasz z tej i z dwiema przyczepkami, z jakimiś belkami, kłodami i innymi. Tu też puste, a tu stoi mój kombajn. O, kolejny plac, niezabudowany, znaczy zabudowany, z modyfikacji. I kolejny plac, który nie należy do mnie, za 32 tysiące, czyli już mamy tu jeden, tu drugi i tylko jeden należy do nas. A tu jeszcze jest, patrz, tam jeszcze będzie trzeba do tyłu iść. Ulala. Ulala. No fajnie, fajna. Mapka na pewno jest fajna. Pola na pewno są przyjemne. Tu jest jakiś skup. Handlarz zwierząt. Aha. No. Bym nie pomyślał i bym się nie domyślał. Mogłaby być jakaś zagroda z jakimiś zwierzakami obok. Jest trigger do cofania z przyczepą. Żeby sobie załadować, ale z przyczepą jak ten trigger cofnę, to ciągnik zostaje na polu. A, i tu... Aha, patrzcie jak zrobione fajnie. Tutaj zestawem załaduję zwierzaki i tu sobie cyk, cyk, cyk wyjeżdżam i lecę dalej. Ale lecę chyba dalej nie w tą stronę, bo moja farma jest o tam, 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 tam. Czyli tu by trzeba było wywinąć rogala. No... Nie wspominając, że przyczepa do zwierząt i ciągnik jesteśmy i stoimy na drodze. Jednak mogłoby to być w środku. Ma ta mapa kilka ukrytych wad, ale jest to tylko i wyłącznie moje skromne zdanie, z którym oczywiście, drogi widzu, liczyć się nie musisz. Czekam w komentarzach na Twoje skromne zdanie, co o tym sądzisz. Jak to wygląda? Zapewne brakuje mi tych modyfikacji. Wyglądałoby to dużo lepiej, dużo milej, dużo sprawniej, gdybym jednak to wszystko miał pobrane, gdybym jednak to wszystko tutaj posiadał, te sprzęty, te budynki, zapewne by to dużo ładniej, dużo fajniej wyglądało. Nie ukrywam, tutaj bardzo fajne, wąskie pole. Miedza do przeorania bez drzew, do połączenia z drugim polem, nawet jest ta sama uprawa, tak? Słonecznik, tak. A nie, rzepak, inna uprawa. No to z mod season już by trzeba było się bawić. 19, ile to kosztuje, takie poletko? Patrzcie, 23 tysiące, czyli też tak na początek. Też na początek. Tu 50, tu 60. No, 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 powiedzmy, że okej. Przyjmujemy to na klatę. Czyli tak, tu mamy kombajn, tu jest droga. No mapa nie jest duża. Dużo się na pewno nie najeździmy. Skupy wszystkie obeszliśmy. Nie jest ich wiele. Tu kupa śmieci. Co by śmietnika nie mieli? Nie, pod lasem, kurwa. Wziąłbym, załadował i wywiózł pod bramę normalnie takiemu. Bym powiedział coś brzydkiego. Aha, tu jest dojazd na to pole 9. Pokręcone, zakręcone i wykręcone. A teraz, aha, tu jeszcze. Tu moja gospodarka i tu jeszcze jest. A, taka droga, droga. Publicznie prywatna i tu też coś jest moje. Ten teren na pewno należy do mnie. Tu coś stoi, tu coś stoi. Co tu stoi? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Stodoły, silosy. A może biogazownia to jest? Właśnie, biogazownia. Nie ma na tej mapie biogazowni. No, tu jest kombajn na nie moim terenie, tu jest fiacik na nie moim terenie, tu jest fendt na moim, tu jest mój teren, ale znowu bez zabudowy. Jeden sklep, sklep, znaczy sklep jeden zawsze jest na mapie, ale jeden skup tylko, jeżeli chodzi o uprawy zbożowe. U jędrusia, ziemniaki, buraki, jaja i wszystko razem.
Ale nie ma mleka. Mleko. Mleko. A gdzie mleko się sprzedaje? Nie ma skupu mleka. A co, ja tu krów nie mogę mieć? Gdzie jest skup mleka? Albo może też był w modyfikacjach. Możliwe. Wszystko możliwe, że jeden ze skupów postawiony z modyfikacji przyjmuje między innymi te uprawy, których tutaj nie ma. Czyli jakieś tam tutaj te siana suszone, trawy pasterne i między innymi mleko. No, może tak być. Mogę się tylko domyślać. Ale co? W tym momencie dziękuję bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. W tym momencie polecam kolejny odcinek z testowania map. Polecam również inne odcinki z innych serii na moim kanale. Jeżeli się podobało, jeżeli się, jakby to powiedzieć, podoba ta mapa, pisz w komentarzach, zostaw łapkę, zostaw suba i do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.